Wszystkim witam was w kolejnym materiale na kanale, w którym pokażemy wam ukryte pojazdy w plikach gry z ostatniego DLC. Jest też ekipa, która mi pomoże to wszystko zaprezentować. Przywitajcie się z widzami. Cześć. Siema. Wszystkich tutaj widzicie na ekranie. A tutaj widzicie pojazdy, które są właśnie ukryte, które wam zademonstrujemy. Jest ich naprawdę bardzo dużo, także chyba będzie to duży odcinek. Są to trzy samochody. Ile samolotów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 6 i jeden helikopter, tak? To może z racji tego, że jest jeden helikopter, to może od tego helikoptera zaczniemy. Znaczy, jak on się nazywał? Hunter, tak? To tutaj potrzebuję jedną osobę do pomocy, bo chcemy pokazać wam, jak to wygląda. Oczywiście pierwszy pilot jest tutaj, wyżej troszeczkę. Pokażę wam może najpierw z pierwszej osoby, jak to wygląda. Akurat dzień nastał, także... Także lepiej to wszystko będzie widać. Te wskaźniki są zarąbiste i ten celownik i ogólnie dźwięk jest bardzo przyjemny. Tak od środka. No to dobra, zacznijmy od rakiet. Tutaj mamy do wyboru ostrzał rakietowy, rakiety namierzające i właściwie tyle. Jeżeli chodzi o rakiety namierzające, no to jest to nic innego jak po prostu automatyczne namierzanie. To ja akurat mnie nic nie namierza, ale mniej więcej wiecie jak to działa. Ja cały czas spamię tymi rakietami, czyli taka jest częstotliwość strzelania. Ale jest jeszcze lepsza opcja, mianowicie ostrzał rakietowy. I to działa w ten sposób. Także to już jest ludzie, to już jest miazga. Tylko nie wiem, czy tutaj jest ograniczona ilość tych rakiet, to mnie zastanawia. Chyba ograniczona ilość rakiet nie ma, chyba jest tylko ograniczona ilość bomb, nie? Mamy też, o właśnie, działko, mamy też takie działko, możesz to działko używać? O, dobra. Tylko nie wiem, jaki jest tam obrót tego działka, ale ono się nie obraca dookoła. Chyba tylko o 180 stopni się obraca, nie? O 360 nie, tylko... A obróć je do tyłu, możesz je obrócić do tyłu? Nie możesz, dobra, czyli to o 180 się tylko obraca. Dobra, policja nas tutaj już atakuje, ale mamy te... O, właśnie! Kurde, misclick, ale zapomniałem o tym. Jeżeli mamy też namierzanie, znaczy jak lecą na nas rakiety, to możemy wystrzelić takie flary. Oczywiście one są praktycznie do zainstalowania w każdym pojeździe, który się pojawi w ostatnim DLC. Akurat flary mają zmylać lecące na nas rakiety, ale są w sumie różne opcje mylące. Na przykład jedna jest opcja, że ma niszczyć rakiety, a ta ma mylić. Ale co, jeszcze jedna opcja. Tylko może ten sam przycisk przytrzymać. Jak widzicie, otworzył się tutaj luk na bomby. Przy każdym pojeździe jest specjalna kamera. Przy każdym pojeździe, który ma taki luk bombowy. No i oczywiście, jak naciskam X na padzie, to mogę... To mogę te bomby zrzucać, także zarąbista sprawa. A tak w ogóle to te pojazdy, które teraz wam zaprezentujemy, już niektóre te pojazdy się pojawiają w misjach. Normalnie można w misjach te pojazdy zobaczyć. Już teraz. Ale jeszcze tych pojazdów nie można zakupić na własny użytek. Podobnie było z Nightsharkiem przy Gunrunning, że pojazd był w misji, ale kupiliśmy go dopiero chyba po miesiącu. Dopiero po miesiącu mieliśmy możliwość zakupu. Także bardzo podobnie będzie sytuacja wyglądała z tymi pojazdami, które wam dzisiaj pokażemy. Czyli Huntera zostawiamy. No to może tutaj, pierwszy z brzegu. Ten samolot, ponieważ on ma bardzo ciekawe zastosowanie, zaraz wam pokażę jakie. Dwuosobowy jest, tak? Dwuosobowy jest ten samolot. Tak, w ogóle tak. Kogoś potrąciłem, Erna Skella. W ogóle, patrzcie jaki zwrotny jest ten samolot, już przy samym kołowaniu, nie? Bardzo, bardzo szybko startuje. Co prawda wygląda trochę dziwnie. Podwozie się chowa. Z tym śmigłem na górze. Ale być może już z was niektórzy się domyślają, dlaczego to śmigło jest u góry, dlaczego w ogóle silnik jest u góry. No bo gdyby ten silnik był u dołu, no to raczej byśmy ten silnik zalali, ponieważ ten samolot normalnie pływa po wodzie. Także takie jest jego specjalne zastosowanie. Możemy przemienić ten samolot w łódkę, w motorówkę, ludzie. Czy to jest jego takie specjalne zastosowanie? Czekajcie, spróbuję go zatopić. A, nie da się. Kurde, dobry jest. No i co tu mamy do wyboru? Mamy do wyboru tylko karabin maszynowy. Oczywiście nie są to wybuchowe pociski, tak jak na przykład w laserze albo w hydrze. Ale tak czy inaczej jakieś dodatkowe zastosowanie jest. Czekajcie, o jest też luk! Tutaj też są bomby, lol. Patrzcie. Oczywiście co do bomb, jest też parę rodzajów tych bomb. Są też takie bomby, które na przykład rozbijają się na kilka części i wybuchają jeszcze bardziej. Są bomby, które zostawiają po sobie jeszcze toksyczny dym.
Jest naprawdę bardzo... A, jeszcze są bomby, które tam zostawiają ogień, nie? Zapalające. Bomby zapalające, wybuchają i zapalają. Ogólnie myślałem, ludzie, że zostanie dodany tylko jeden bombowiec, a tutaj praktycznie większość pojazdów, tych, które zostały dodanych, ma taką opcję zrzucania tych bomb, także jest to mega zarąbista sprawa. No, co prawda ten samolot, który wam teraz pokazałem, jest mega dziwny, dziwnie wygląda, ale jak widzicie, jakieś tam fajne zastosowania ma. Dobra, od czego... co teraz? To może teraz z drugiej strony. Tutaj mamy... też można powiedzieć, że taki samolot z dziwnym kształtem. To na dwie osoby jest, tak? Uwaga z drogi, bo startuje. Kurde, całkiem sprawnie startuje. Ogółem ten samolot jest normalnie widoczny na obrazku w naszym biurze. W tym całym hangarze. Tam na obrazku jest ten samolot pokazany. Bardzo zwrotny, patrz jak bardzo zwrotny jest, ludzie. Co prawda tą zwrotność też można ustawiać tam przy modyfikacji tych samolotów. Tam się wszystko ustawia. Ale naprawdę tym samolotem się lata bardzo przyjemnie. Oczywiście też uzbrojony, nie? Mamy rakiety. Teraz widzicie częstotliwość wystrzeliwania tych rakiet. Oczywiście rakiety są nieograniczone. Namierzające, no teraz akurat namierzanie wyłączyłem. Ale za bardzo nie mam wam jak tego namierzania pokazywać, ale myślę, że nie muszę, bo i tak wszyscy wiedzą, jak to w rzeczywistości wygląda. No i mamy działko, które też nie jest wybuchowe. Ale jak ktoś by chciał, jak ktoś preferuje działko, no to też jest taka opcja. Dobra, ludzie, to skoro była już mowa o tych bombach, no to sprawdzimy tutaj tego klasycznego bombowca. Zobaczymy jak on wygląda, tylko tutaj będę musiał sprawdzić go z paru wizji. Bo tutaj, ile tutaj osób siada? Trzy, tak? Jedna jest na działko, tutaj mamy drugiego pilota. Tak, wszyscy są, leć. Wszyscy są, to jest na trójkę. Dobra, to startuje. A, właśnie! Zapomniałem, że ten bombowiec ma opcję takiego szybkiego startu. Widzicie tutaj takie dopalacze z tyłu? O, tu po prawej stronie, tutaj po lewej. Proszę, to jest to, ludzie. Jak jest krótki pas startowy, albo musicie gdzieś startować z jakiejś drogi czy coś, to naprawdę to bardzo pomaga wystartować temu samolotowi. Także jest to naprawdę genialna sprawa. Klasyczny bombowiec, może zacznijmy od... Czekajcie, to w ogóle jest podwójny karabin maszynowy. Dobre. A czekajcie, najpierw bomby. To chyba się najwięcej tych bomb zrzucało, nie? Z największą częstotliwością. Zresztą to zobaczymy. A nie, tak samo. A to też nie zależy od ustawień tych bomb. O tyle i mogę maksymalnie zrzucić. Nie no, spoko opcja, ale naprawdę trzeba się nauczyć tutaj wyrzucać te bomby. Obliczać ten czas lotu i rzucać to precyzyjnie w cel. Bo to nie jest takie proste, ludzie. Jak się może wydawać. Czekajcie, w ogóle tutaj działko jest wybuchowe? Bo coś teraz... Aha, dobra, bo muszę to zamknąć. Jeżeli chcę się przełączyć na rakiety, znaczy na działko, bo rakiet tutaj nie ma, to muszę zamknąć ten lód bagażowy. Ale nie, działko jest kijowe. Jak to wygląda z pierwszej osoby? Wow, jaki kozak! No... Tylko szkoda, że nam żadne myśliwce nie gonią. Dobra, jest turbo start, ludzie. Nie no, działko jest przekozackie. Obraca się dookoła. Jak coś zaatakuje ten samolot, to naprawdę nie ma szans. Taki atakujący samolot. O, to ja mogę... coś trafić, tylko jest mały problem. Tutaj jest przesuwanie tego działka góra-dół. Zobaczcie, jaki jest kąt widzenia. Góra-dół. Bardzo, bardzo kiepski. Teraz mam na maksa na dół. Teraz mam... O, czekajcie. A teraz jak ten... Czekaj, a wystartuj jeszcze. Poleć jeszcze dalej. A teraz jakoś... Lepiej. Teraz jakoś lepiej. Nie no, do góry całkiem nieźle, ale w dół kiepsko, wiadomo. No tak, no ale... Ale czasami się ciężko to tutaj do góry obraca. Dobra, ludzie, samolotu nam tutaj zostały jeszcze trzy, w tym takie dwa oldschoolowe, które widzicie po lewej i po prawej stronie. Więc może najpierw wsiądziemy do tego Spitfire'a. Naprawdę wygląda kozacko. On ma naprawdę mega zarąbisty dźwięk silnika, ludzie. To jest kozak. Ale jest jednoosobowy, nie? Tak, jednoosobowy. Tak, niestety. Kurde, ten dźwięk silnika, to odpalanie tego samolotu jest naprawdę... Jest naprawdę magiczne. Dobra, gdzie...
super. No, ten, co, po co, o co w ogóle wy na to wskakujecie? W ogóle to jest jakiś dopalacz? Nie, nie ma żadnego dopalacza przy starcie. Nie ma. Ale jest bardzo zwrotny, tego powiem. Tak. No, zwrotny jest. Fajnie się tym lata. Rakiety są, jak widzicie. Oczywiście w takim samolocie musi być też działko. Ale przydałoby się zrobić taką bitwę lotniczą, ludzie. Na te Spitfire'y. Ale dobra, zabieramy teraz ten samolot. Na czym on się wzoruje? Do innego modelu Spitfire'a jest podobny. A jak się nazywa ten samolot? Nie widzę jego nazwy. Teraz jest jakieś wydarzenie na... Ej, kurde, ja pieprzę, co się dzieje. Dobra, wylatuję. Nie, tak. To też może być Spitfire, no. W sumie racja. Tylko nie wiem, jak się ten samolot nazywał, ludzie. Nie widzę akurat teraz nazwy, bo jest jakieś wydarzenie na sesji. Ale to nie jest samolot bojowy. To jest taki zwykły do latania, nie? Taki akrobacyjny. On nie ma w ogóle żadnego uzbrojenia, ludzie. Nie ma działek? Nie ma działek, nic. Nie ma... Ma jedynie te do zmylania rakiet. Ale nie, no, ten samolot jest mega sprawny. No to jest taki samolot typowo do akrobacji, ludzie. To jest Howard, gdzie są... jak coś. Jeszcze raz, jak? Howard? Tak. Ale kurde, zarąbisty jest. Tutaj bardziej by do tego samolotu dym pasował, nie? Jeżeli jest taki bardziej akrobatyczny niż te flary, które zmylają rakiety. O, w ogóle jest wydarzenie na sesji przeleć w określonym czasie pod jak największą liczbą mostów, lol. I akurat jeden punkt zdobyłem. Znaczy, zróbmy tak. Elegancko, kurde. Fajny samolot do tej, do akrobacji, ludzie, ale już tu będziemy lądować. Dobra, jeszcze babuszka. A z babuszką ludziska to już jest naprawdę bardziej skomplikowany temat. Także nie wiem, może ja pójdę najpierw na pilota, nie? Ale będziemy musieli parę razy wylądować, ludzie, bo patrzcie. Tu mamy działko. Na górze mamy działko. I z tyłu też jest działko, tak? Tak. Gdzie to działko jest? O, tutaj, tu jest działko. Właśnie ktoś nim rusza. Mamy też szybki start, jak widzicie. Poczekajcie, dodajcie mnie na pilota. Ja zacznę najpierw pokazać ten samolot od strony pilotażu. Dobra, ja idę. Czyli ile tutaj osób może wejść? Czekajcie, 3, 4, 5, 6? Wszyscy? Może jeszcze więcej, czy nie? Czekajcie, na ile to jest? Nie wiadomo, w sumie nie wiemy. Nie wiemy, ale ja nie mogę strzelać na przykład, z tego co wiem. Ja mogę strzelać. Górne działka. Ja nie mogę w ogóle, jakie to jest duże. Dobra, tu działko u dołu strzela. Działko u góry. To jest na działku u góry. Ja jestem na działku u góry, ona strzela tymi wybuchowymi. Ty mnie też strzela. A z tyłu? Z tyłu ktoś strzela? Tak, ktoś tam obsługuje to. No ja na razie. Dawajcie, strzelajcie. Ze wszystkiego. O, tak to wygląda. O, już dwie gwiazdki są. A reszta co robi? Reszta po prostu jest w samolocie i nic nie robi? Tak. Dokładnie tak. Ja nic nie robię. No to dobrze, bo to jest transportowy też. Tak, my mamy tutaj sobie ławkę. Tu jest jeszcze jedna osoba wyszła. Jeszcze jedna osoba. O, jest ten, są bomby. No, bomby to kurde dobre jest. Ja mogę, kozak. Nie, ej, ten samolot jest kozacki, ale zobacz, jak się nim ciężko skręca, ja nie mogę. Jak mi się ciężko strzela. Znaczy, strzela, skręca. Większy tytan? No. Większy od tytanu. No w sumie tak, no trochę większy jest. Ma więcej zastosowań, bo tytan w sumie nie ma żadnego uzbrojenia. No to tytan jest tylko transportowym samolotem. No, a ten ma nic poza tym. A ten ma naprawdę kozackie uzbrojenie. Ja bym porównał ten samolot do mobilnego centrum operacyjnego, nie? Bo mobilne centrum operacyjne też, wszędzie działka i w ogóle. No tak, i to jest bardzo fajne. Ale szkoda, że tych dopalaczy nie można używać w locie, nie? Bo można je tylko przy starcie. Szkoda, że w locie nie można. Tylko jednorazowe. Bo jak bardziej nie będziesz, to też ich nie możesz użyć. Bo już próbowałem. W sumie to jest realistyczne. Uwaga, landujemy. Oj, będzie twardo. Nie, no gładko. On tak wolno... Panie, a podwozie jakie? Właśnie, wylądowałem bez podwozia. Ten jak tam wyleciał. Wrona z ciebie. Kapitan Wrona. Nie no, tutaj lądowanie pierwsza klasa ludziska, bez podwozia. Na kapitana Wrony. Jeszcze wiesz, kapitan. A czekajcie, dajcie mnie na działko, jeszcze na działko wejdę. Już tak z ziemi pokażę, jak to wygląda. Śmieszna sprawa, bo wypadnę przez tekturę. Kurde, kto, czekajcie, Prime, idź na pilota.
Tak, tylko że wiesz co, ja wypadłem przez teksturę. Dobra. Jesteś drugim pilotem babuszki, naciśnij, aby przyłączyć się na kamerę uzbrojenia. W ogóle tutaj suby wpadają, ludziska. Kto sobie kanie zostawi, to zachęcam. Ktoś siada z nami? Nie? Jeszcze. Sorry gamer. Sobie w ciebie, raczej nie, chciałem na Skella, ale... Ale trafiłem w ciebie. Chciałeś. Ja pierwszy, jak... Wystartujemy. Będzie ciężko. O nie. Dasz radę w ogóle wystartować? O, da się. Patrzcie, da się. Cześć, ja w ogóle, w którym miejscu dokładnie... Jestem z przodu, tak? To jest działko z przodu. Tak, to górne. Przytrzymaj. Dobra, to czekaj, to najpierw muszę dać bezcape. Nic nie ściga. Czy, aby uciec na tylnej wieży, strze... Okej. Na E mam tylną. No, no, ja nie mogę, w ogóle jak się fajnie przechodzi, nie? No właśnie, to jest kozak. O, to jest tylna, można tak przeskakiwać, ludzie. No i to na pierwszej osobie. Kozak, babuszka jest zarąbista, ludzie. No, to chyba będą wszyscy... To chyba będą wszyscy kupować, nie? A ciekawe, czy to wy... Nie no, RPG jakieś wytrzymie na pewno, nie? Jakieś strzały. Teraz tylko pytanie, ile będzie kosztować ta babuszka. No, chyba droga będzie, coś mi się wydaje. No to co, zostało nam tylko samochody, tak? Trzy samochody. Trzy samochody, ludziska. Może od Batmobilu zaczniemy, co? No, chyba Batmobil najciekawszy, nie? Z tych wszystkich. Chociaż wydaje mi się, ludziska, że już Rockstar powoli zaczyna przesadzać. Jeżeli już dodają nawet Batmobila do gry, to już jest coś nie tak. To już jest takie szukanie nowości na siłę. Ale liha pierwszy w ogóle, jak to wygląda. No i z tym Batmobil, nie? Co w ogóle Rockstar pokusiła, żeby coś takiego dodać? No te koła z tyłu, nie? Czy nie jest to jakoś specjalnie, szybkie? Oczywiście jest to klasa super samochodów, ale jeżeli chodzi o wyścigi, no to raczej jak już ma się pojechać w jakichś wyścigach ten Batmobil, to raczej to będą wyścigi specjalne. To nie jest super. Bądź się zachowuje jak Batmobil, raczej jak, co ja gadam, jak ten, jak Voltic Rocket, nie? Wydaje mi się, że Voltic. Ale wydaje mi się, że Voltic jest szybszy i to zdecydowanie. Chociaż chyba... Znaczy tutaj się chyba szybciej dopalacz ładuje. Tu się chyba dopalacz szybciej ładuje niż w Voltiku. W Voltiku tak, się dłużej ładuje. Tak, ale no to... Także to jest przewaga tego Batmobila. Nie no, trzeba byłoby ludzie porównać te dwa pojazdy. Jak to się w ogóle nazywa? Vigilante? Tak spolszczając, nie? Jest też oczywiście działko z przodu. Czekajcie, na czym było to działko? O, tutaj. Rakiety chyba też są, ale to dopiero po modyfikacji, nie? No tylko tak. Niestety, jak zmodyfikujemy, no to... To się pojawiają problemy, ale ogółem ten Batmobil będzie miał też możliwość strzelania rakietami, także... Kurde, mega fajna sprawa z tym Batmobilem. No tylko wydaje mi się, że trochę już taki pojazd dodawany na siłę, nie? Już zbyt kosmiczny. No. Taki śmieszny. Kurde, żeby gracze w GTA Online jeździli Batmobilami, kto by pomyślał, jakiś gracz GTA, już nie mówię o GTA 5, że kiedyś coś takiego zostanie dodane do GTA 5. Teraz może Muscle Car, co? Muscle Car? Ten środek jest. No dobra, Muscle Cara, sprawdzimy. Batmobila? Czekaj, pokaż mi środek właśnie. Właśnie środek, a jak się lampy fajnie otwierają. Zapomniałeś środek pokazać. Co mu się tak fajnie lampy otwierają, patrz, pyk. No, widziałem. No tak jak w Ardencie. O kurde. No, nie no, środek wygląda kozacko. W ogóle ten silnik jest mega fajny. Oczywiście te reflektory, jak widzicie, są wysuwane, także spoko, ale dobra, przejdźmy do tego muscle car, którego tutaj widzicie. Muscle car, ale niby w sumie może inaczej. Wygląda na pierwszy rzut oka na muscle car, ale w rzeczywistości jest to klasyk sportowy, ludzie. No właśnie. Taka jest przydzielona klasa w grze. Mega mi się podobają te wydechy, zwróćcie uwagę, nie? Jak ona od silnika tutaj biegną przez samochód, nie? Taki jakby... tworzyć taki jakby, nie wiem, zewnętrzny szkielet, coś na tej zasadzie. Tak fajnie obija ten samochód. Kurde, mega jest. Klapę nie dam rady otworzyć. Ano, bo to nie jest pojazd osobisty. Ano, tak. Ale jest taki muscle car, który w rzeczywistości jest w grze klasykiem sportowym. I powiem wam, że jeździ się tym całkiem przyjemnie. W sumie już jeden klasyk sportowy się pojawił, nie? Ten na początku, ten... Tak jakby przeróbka Warrenera, nie? Nie pamiętam, jak się ten nowy samochód nazywał. Ale już jeden został dodany. Ale ten jest chyba lepszy od tamtego. No, przyspieszenie ma dobre. W ogóle fajnie się nim jeździ. Z double clutchem jest dobre przyspieszenie, strasznie. No, a poza tym wygląd. No, przyspieszenie jest mega.
Wygląd też jest fajny. Zobacz sobie w środku wygląd, bo wygląd w środku jest też fajny. Są tutaj dodatkowe reflektory. Wygląd w środku? No, drewno takie ładne. No. To jest trochę teraz ciemno jest, ludzie, także tego tak dobrze nie widać. No ale no, wszystko z drewna. No i jako taką widać, nie? Liczniki podświetlone. Naprawdę klasa samochód. Ja z wielką przyjemnością go zakupię do garażu. Zakupisz. Nie wiem, czy się nada na ten, na wyścigi, ludzie, ale... A już sam jego wygląd jest jak najbardziej na plus. Dobra, co nam jeszcze zostało? Super samochód. Coil Cyclone, tak się nazywa? Elektryk. Elektryk, tak, dokładnie tak. Słyszycie? Bardzo... Nie ma... W ogóle nie słychać tego samochodu praktycznie. Ale jaki w ogóle ale ładny wygląd jest. Ale ma. No, jak w sumie każdy elektryk, nie? No, ale czekajcie, ruszamy z miejsca. Wygląd w środku bardzo fajny. Ej, nie, ten samochód może być dobry na wyścigi. 186 km na godzinę rozwija prędkość. Prędkości maksymalne nie ma jakieś specjalnie dobre, ale przyspieszenie jest naprawdę mega kozackie. Przyspieszenie jest super. Zwrotny nie jest, ale jest chyba przyczepny, czekajcie. Nie pamiętam, czy to ten, ale nie chcę kłamać, ale chyba ten jest trochę, wydaje mi się, że jest trochę posterowny ten samochód. Ale jego przyspieszenie jest mega. Nie wiem, może ktoś będzie go dobrze wykorzystywał na wyścigach. Dobrze, będzie go nim prowadził, to może będzie wygrywał wyścigi tym samochodem. Bo naprawdę przyspieszenie jest jego niesamowite, ludzie. Myślę, że warto go kupić. Jeszcze po testach zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, ludzie, czyli to był ostatni samochód, który tutaj zaprezentowaliśmy w tym odcinku. A jeśli odcinek wam się podobał, to mam nadzieję, że pozostawicie łapę w górę. Jak widzicie, tych samochodów jest naprawdę bardzo dużo. Samochodów, samolotów, helikopterów. Właściwie helikopter jest jeden. Nie wiadomo, kiedy to zostanie dodane, ale pewnie będzie dodawane po takim jednym pojeździe co tydzień, co wtorek. Bo zazwyczaj tak to Rockstar robi. Czyli jak widzicie, będzie dodawana też nowa zawartość przez kolejne tygodnie. Także będzie to też fajna sprawa. Wydaje mi się, że do tego dodam jeszcze jakieś tryby adwersarza, jakieś premie. Także myślę, że nulno w GTA Online nie będzie. Tyle w tym materiale, my widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia wszystkim, cześć!